Witam serdecznie w dniu 2 sierpnia. Dziś mamy środę i wsłuchamy się w wersety biblijne wyznaczone na dzisiaj. Pierwszy to Psalm 118, 5 werset. Z ucisku wzywałem Pana. Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. I drugi fragment pochodzi z drugiego listu do Koryntian, z 1 rozdziału 7 wersetu, gdzie apostoł Paweł napisał: nasza nadzieja co do was jest mocna, bo wiemy, że tak jak jesteście współuczestnikami cierpień, tak i pokrzepienia. Moi drodzy, temat cierpienia jest bardzo trudny. Tym bardziej, kiedy mówimy o cierpieniu w kontekście chrześcijaństwa. Pomimo tego, że chrześcijaństwo trwa prawie już 2000 lat, jest wiele miejsc na świecie, gdzie ludzie doświadczają cierpienia przez to, że są po prostu chrześcijanami. Po prostu przez to, że chcą modlić się, gromadzić się na wspólnych modlitwach, nabożeństwach, że chcą czytać Boże Słowo. W tym samym czasie u nas, powiedzmy tu w Europie, w Polsce, nie mamy z tym problemu. Nie jesteśmy prześladowani. Nie mamy problemu z tym, by udać się na wspólne nabożeństwa, by w domu mieć literaturę chrześcijańską. A jednak jest mała różnica pomiędzy nami, a tymi, którzy i dziś współcześnie w Chinach, w Korei bądź w innych krajach, gdzie głównie rządzi religia islamska, mają problem. Mają problem, by być tymi, którzy chcą modlić się do trójjedynego Boga, którym jest Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Jak to się dzieje, że dziś w chrześcijańskiej Europie coraz rzadziej korzystamy ze wspólnych nabożeństw, z czytania Biblii, a tam, gdzie są prześladowania, chrześcijanie są w stanie nieraz oddać swoje mienie, są czasami gotowi na to, by poddać się karze więzienia, czy nawet w niektórych miejscach, niestety, karze śmierci. Apostoł Paweł pisał: nasza nadzieja co do was jest mocna. Dlatego, że w chrześcijaństwie to nadzieja jest tym centrum, które daje nam siłę do działania. To nadzieja sprawia, że kiedy myślimy o pewnych rzeczach, mamy siłę, by walczyć. Także i my w tym XXI wieku może mamy problem z tą nadzieją w naszym chrześcijaństwie, bo mamy wszystko jakby na tacy. Nikt nas nie wyrzuca z kościołów, nikt nam nie zabiera Biblii, więc w sumie mamy to tak od tak. Ale tam, gdzie chrześcijaństwo musi o to walczyć, gdzie musi doświadczać cierpień, doceniają to, co mają. Doceniają, że mają może jakąś jedną Ewangelię w swoim języku oczystym. Doceniają to, że mogą gromadzić się może w niedużej ilości, ale jak w domach na wspólnej modlitwie i wzywać Boga. Jak to się dzieje, że pomimo tego, że chrześcijaństwo w XXI wieku jest, to w dwóch różnych miejscach może być inne? Dlatego, że to nadzieja. Nadzieja daje nam siłę. I także może, moi drodzy, i my tutaj, nie tyle ze względu na prześladowania, które może ktoś doświadcza, ale to głównie przez to, że my jako chrześcijanie doświadczamy cierpień z różnych względów, takich codziennych. Może ktoś nas zranił. Może cierpimy ze względu na to, że ktoś odszedł od nas bliski, może zbyt wcześnie. Może cierpimy z powodu tego, że mamy trudną sytuację finansową, materialną. Może chorujemy. Jak sobie poradzić z tym cierpieniem, które nas dotyka? Apostoł Paweł mówi o nadziei. A psalmista zachęca nas, że z ucisku wzywałem Pana, a Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Jestem przekonany, że chrześcijanie, którzy doświadczają cierpienia w różnych krajach, nie zapominają o modlitwie. Wzywają Pana, który dodaje im nadziei, który dodaje im siły i wiary. Tak samo i my w naszych codziennych problemach, w naszych codziennych cierpieniach musimy zwracać nasz wzrok na Boga. Kiedy jesteśmy w ucisku, kiedy cierpimy, kiedy nam źle, wznośmy nasze myśli i nasze modlitwy do wszechmocnego Pana. A jak psalmista mówi: wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Także i my miejmy tu nadzieję, że Bóg nas wysłucha, wyswobodzi. A apostoł Paweł nam jeszcze potwierdza, że czasami bywamy współuczestnikami cierpień, ale także i pokrzepienia. I właśnie tą nadzieją razem kroczmy w tym dzisiejszym dniu. Dziękuję za wspólne wysłuchanie Bożego rozważania i życzę dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.